Elon wszystkim. Dzisiaj mamy ten dzień, czyli checker i możliwość sprawdzenia naszej alokacji na Layer Zero. Także krótkie intro i lecimy. Oczywiście na samym wstępie chcę zaznaczyć jeszcze, że ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym ani finansowym, a wszystko co zobaczycie na moich wideo, jak i w moich materiałach na blogu jest tylko i wyłącznie moją opinią. Ja dzielę się z wami moimi doświadczeniami, które przeżywam na rynku krypto, no i to może być dla was pomocne, by ewentualnie wy mogliście czegoś uniknąć lub na przykład nauczyć się na moich błędach, które często też tutaj punktuję i pokazuję. Także jak jesteście gotowi, łapka do góry i lecimy z tym materiałem. Dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać na temat Layer Zero i całego airdropu. Tutaj też, jeżeli chodzi o ten airdrop, no to walczyliśmy o alokację dość długo. Z ZK Synkiem było spore rozczarowanie. Tutaj jestem mniej rozczarowany, jeśli chodzi właśnie o ten airdrop, ale czy dostałem dużo, czy dostałem mało, to nie wiem. Sprawdzimy to zaraz na tym wideo. Widziałem, że tam parę osób otrzymało nawet po 1000 tokenów. Ja akurat takiej możliwości nie miałem, bo ja już sprawdziłem, ile otrzymam. Sami mi powiecie w komentarzach, czy to jest dużo, czy mało, ale ja tutaj relatywnie mało czasu poświęciłem, żeby właśnie się zajmować tym airdropem, spalaniem tutaj fee i tym wszystkim, więc tak naprawdę myślę, że ja wstępnie jestem zadowolony, no chyba, że mi napiszecie, że faktycznie powinienem dostać coś więcej. Także przechodzimy na ekran komputera. Przy okazji nagrywania tego odcinka chciałem jeszcze wspomnieć o moim partnerze, którym jest Zen. Dzięki współpracy hajsoholicy mojej i Zena przygotowaliśmy dla was kod rabatowy o nazwie KB Zen, pisane dużymi literami, tutaj wam się wyświetli. Umożliwi wam to korzystanie z konta Zen przez 60 dni w full opcji, czyli w opcji Platinum. Więc tak naprawdę otrzymujecie 60 zł w gratisie za to, że skorzystacie z tego kodu. Jeśli chcecie przeczytać więcej na temat Zena i jak go można używać, oczywiście odsyłam do mojego bloga. Tutaj znajdziecie cały opis, jak możecie wykorzystać Zen w świecie kryptowalut, jak i też w normalnym świecie, ponieważ jest to aplikacja bardzo podobna do Revoluta, która między innymi umożliwia bardzo tanie wymiany walut z jednej na drugą, jak i płacenie za granicą. Także tutaj już koniec reklamy i lecimy dalej. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Ja tutaj jeszcze chcę wam dodatkowo podsunąć kilka tipów ze względu na spadki. Ja pokażę wam, w jaki sposób ja prywatnie sobie generuję pasywny dochód, jeśli chodzi o niektóre LP pule. Także pokażę wam, gdzie ja zagoniony hajs mam do pracy. Może ktoś z tego skorzysta, a może niekoniecznie. Tak jak mówię, ja nie chcę być uważany i nie jestem żadnym doradcą finansowym. Ja po prostu wrzucam w internet w różne rzeczy swoje prywatne środki. Tak samo jeśli chodzi o dropy, no to ostatnie wideo z ZK Synkiem nagrałem też z takim wydźwiękiem upomnienia niektórych osób, bo zachowujecie się po prostu tragicznie, wylewacie swoje żale na influencerów i próbujecie, nie wiem, atakować kogoś za coś, co on pokazał. Tak samo tutaj ja często pokazuję tylko i wyłącznie wskazówki, które pomogą wam ewentualnie coś zdobyć, ale tutaj żadnej gwarancji zdobycia, żadnej gwarancji airdropu, żadnej gwarancji tego, że dany projekt dowiezie, no my nie mamy. Tak samo ja nie mam. Ja ponoszę ryzyko, a wy jeśli robicie to samo lub gdzieś tam wzorujecie się, czy to na moich materiałach, czy na materiałach innych influencerów, no to tak samo powinniście to ryzyko akceptować, a tak w ogóle to powinniście usiąść do tego i zrobić swój prywatny research, czyli sami powinniście poczytać na dany projekt, poczytać co oni mniej więcej chcą dowieść i czy w ogóle jest na to szansa. Także tutaj trzeba samemu kalkulować ryzyko do zysku. Jeśli chodzi o właśnie checkera tutaj z Layer Zero, no to dostaniemy tokeny Zero. Na to wychodzi. I tutaj, żeby w ogóle sprawdzić, czy się kwalifikujemy, no to należy podać swój adres. I to jest przedstawione w takim tutaj, jak widzicie, w formie tabliczek, więc my
Wklejamy adres, no i mamy tutaj pierwszą informację, czyli kiedy pojawiłeś się tutaj na OmniChainie, no i u mnie to było, jeśli chodzi o ten adres, bo adresów mam kilka i co dziwne, no to ten, który najwięcej działałem, no to zakwalifikował się na średnią ilość tokenów, tam 170 chyba, czy 160, zaraz przejdziemy, bo już nie pamiętam. Później inny adres dostał około 200, trzeci adres dostał około tam 90, więc sumarycznie, jak naliczyłem te wszystkie adresy, na których działałem, no to będę miał około 1000 sztuk tych tokenów. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Ja, tak jak wspomniałem, nie przepaliłem tutaj za bardzo właśnie fee, jakoś tak działałem tutaj na pół gwizdka, więc no nie jestem jakoś turbo rozczarowany. Tutaj jest ten adres, którym działałem dość tak aktywnie i używam go praktycznie do wszystkich airdropów, jak i Zeli, jak i właśnie Galaxy czy Layer 3, no to ten adres tam używam, więc mimo wszystko, czy chciałbym, czy nie chciałbym, i tak korzystałem z niektórych opcji na Layer 0, ponieważ oni są obecni w różnych miejscach. No i tak jak widzicie, ja na OmniChainie pojawiłem się już w 2022 roku. No i tutaj oczywiście możemy przejść dalej, zobaczyć kolejną tabliczkę. Zrobiłem 103 transakcje na Layer 0. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem, ale jestem tutaj w topowej ilości, około 4% użytkowników, jeśli chodzi o ten Layer 0. Miałem interakcję z 24 chainami. No i tutaj jesteśmy w sumie w 95,18% wszystkich użytkowników Layer 0. Ja, tak jak już wspomniałem, widziałem, że tam osoby dostały po 1000 tokenów, także mega fajne gratulacje dla Was. Jeśli Wam się to udało w ogóle wykminić na kilku adresach, no to sztosik. No ale tutaj mi, tak jak widzicie, ja no nie przyciskałem tutaj tak mocno, więc nie mam jakiegoś rozczarowania. Oni tam dostali 1000 tokenów, ale naklepali na przykład 1000 transakcji czy coś. No ja mam 10 razy mniej, mam 103 transakcje. Może jakbym zrobił 1000 transakcji, to bym dostał 1000 tokenów, ale to też właśnie jest między innymi koszt tych wszystkich działań. Ja tego nie liczyłem, nie wiem, ile tutaj tak naprawdę wydałem na te transakcje, bo to jest adres, co używam do wszystkiego. Lećmy dalej. Top Chain, czyli Arbitrum, no i tutaj się zgadzam, bo ten adres dość mocno działa na Arbitrum, mam tam pulę płynności, różne dziwne rzeczy właśnie jeśli chodzi o sieć Arbitrum, też tam staram się zarabiać pasywnie. No i zobaczcie, tutaj 6 grudzień 2022, no i zrobiłem 45 razy, jeżeli chodzi o Arbitrum. No i potem mamy Your Top Protocol, no to tak faktycznie tutaj zarówno robiłem głosowania, robiłem różne rzeczy, miałem tam płynność, udostępniałem właśnie stablecoiny, no to na platformie Stargate. No i tutaj mamy, że używałem to 16 razy od 2022 roku, więc sami widzicie, że faktycznie no nie zaszalałem tutaj. Lećmy dalej, mamy tutaj Degen Protocol. You are true crypto degen, qualifying for more than 10 protocols. No i tu jestem jakimś crypto degenem, nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. Lećmy dalej. No i mamy totalne właśnie tutaj przyznanie mi tokenów. To jest aż 173,73 tokena. No i tutaj widzicie, mam z Layer 0 Core. To nie wiem, co to jest. Dostałem najwięcej, więc jakbyście mogli dać znać w komentarzach, za co to w ogóle było. Nie wiem, może za pojawienie się na tym, albo jakieś pierwsze transakcje, albo bridge. No nie mam zielonego pojęcia, co to jest te Core. MintDAO, pamiętam, że tam coś robiliśmy. Stargate, tak jak widzicie, ja z tego korzystałem. Holograph, czyli mintowanie tych wszystkich NFT-ków. Tu myślę, że przepaliłem trochę hajsu, więc oby chociaż właśnie te tokeny, które otrzymam, dały mi z powrotem środki, które straciłem na fee. No i tutaj ostatni jest taka informacja, że top protokoły, no to mamy Stargate, mamy właśnie tutaj GameSwift, no i mamy Holograph. No i tutaj top chainy, czyli standardowo Arbitrum, Optimism oraz Polygon. No i teraz tutaj klikamy Continue, no i przechodzimy do takiej tabliczki. Tutaj mamy bardzo fajnie wszystko wyjaśnione, co zrobiliśmy, za co, ile tokenów otrzymaliśmy. I tu też nie tylko ja to zauważyłem, ale większość osób na Twitterze, że inne protokoły
powinny się uczyć właśnie od Layer Zero, w jaki sposób tutaj przedstawiać to, kto ile dostał alokacji. Więc no sami widzicie, wydaje mi się, że to jest bardzo podobnie zrobione, jak miało właśnie Arbitrum. No i tutaj możemy sobie na spokojnie przeczytać, że 144 tokeny, czyli w sumie największa część całej tej alokacji, no to jest właśnie Layer Zero Core. Ja do końca nie wiem, za co to jest, też jakoś nie szukałem tutaj informacji, żeby to zgłębić. Jeżeli chodzi o MintDAO, no to mam jakieś ON NFT Bridger, czyli za bridżowanie NFT-ków otrzymałem aż 0,37 ZRO. No nie jakoś dużo. Tutaj mamy OG Supports, czyli jakieś OG, dostałem 7 tokenów. Później mamy Stargate. LP tokeny tutaj dostałem aż 0,01, także tutaj zaszaleli. Jeżeli chodzi o vote bonus, no to ja też z tymi głosowaniami tak, no nie do końca pamiętałem, żeby to robić. Głosowałem oczywiście, ale nie za każdym razem, zapominało mi się i gdzieś tam olewałem to. No to tu tylko otrzymałem 4,61, potem za bridżowanie otrzymałem 0,29 tokena, potem mamy jeszcze WESTG 1,38. Holograf 5 tokenów, w sumie to nie jest tak źle. No jeśli chodzi o GameSwifta, no to tu dość sporo działałem, ale tak jak widzicie, no nie mam takiej dużej alokacji, mam tylko 2,41. Potem to ja nie wiem, co to jest, Ultra Marathon ONFT 1,57, Star Heroes, tym adresem działam właśnie tutaj na Star Heroes, mam te Heroesy, robię ich tam właśnie, upgrade'uję i działam sobie pod airdrop, który ma być od Star Heroes, no to tutaj dostałem aż 1,25. Aptos Bridge, tu faktycznie coś działałem, no i też dostałem jeden token, potem mamy Stake Stone, to też ostatnio robiłem. No, nie ma jakoś szału. Jeżeli ktoś tu wcześniej nie działał wystarczająco mocno, no to pod koniec właśnie tego tutaj airdropu, tego czasu, nie miał już go za bardzo tak naprawdę. Więc jakieś pancake swapy, zobaczcie, mamy Star Protocol, Interport Finance, no coś tutaj robiłem, więc no tyle otrzymałem. Sami możecie mi dać znać w komentarzach, czy dużo, czy mało, jak to wygląda u Was, czy Wy jesteście zadowoleni z tej alokacji, z tych tokenów, które otrzymaliśmy, czy po prostu uważacie, że nie za bardzo. Jeszcze mam taki adres, gdzie na przykład wrzuciłem sobie 1000 dolarów w staking na Stargate Finance. Trzymałem to tam bardzo dużo i tu akurat jestem rozczarowany tym adresem. Zaraz Wam pokażę, ile tam otrzymałem tokenów, bo ja myślałem, że jeśli zaangażuję tam środki, no to dostanę jakiś fajny airdrop, a tak się właśnie nie stało. No ale to w sumie przez chyba pół roku, rok czasu nawet te 1000 dolarów tam leżało, więc troszkę mi to zjadła inflacja, że tak to możemy nazwać. Już Wam mówię, który to jest adres. No i tak jak widzicie, tutaj mam adres, którym troszkę tam głosowałem, więc za vote bonus mam 3,87 ZRO, a w sumie mam ich 8. Więc tu za same głosowania, za udostępnienie kapitału i takie działania minimalne, no za bardzo nie zostałem wynagrodzony. 8 tokenów, ale ile to będzie warte, ile wydałem na fee, tak naprawdę też to wszystko później sprawdzimy. Więc szału nie ma. Ale tak jak mówię, mam jeszcze kilka adresów, które używałem, tak jakby naturalnie po prostu korzystałem z nich, robiłem różne akcje, Layer Zero, Galaxy, no to tam też dostałem około właśnie 200 tokenów na każdym. Więc suma summarum będę miał około 1000 sztuk. A co z tego będzie, ile to będzie wyceniane, no to tak naprawdę nie wiemy. Jeżeli chodzi o wycenę tych tokenów Layer Zero, czyli Zero, no to można to sprawdzić śmiało na Whale Market. To już też Wam mówiłem, zaraz tam przejdziemy. Mamy tutaj stronę Whale Market. Oczywiście, tak jak widzicie, już można tutaj tradeować tokeny Zero. Jest checker. No i tutaj można kliknąć sobie trade i tradeować to w premarkecie. Zobaczyć, ile to tak naprawdę tutaj kosztuje. No i na ten moment, tak jak widać, tokeny są gdzieś wyceniane na poziomie 4,24 dolara. Troszkę tutaj osób już je sprzedało. Nawet cena spadła do 2,81. No zobaczymy. Cena gdzieś wyskoczyła tutaj na market na poziomie 5,50.
no to nie jest tak źle. Przy 1000 tokenów troszkę tego będzie. Tu, tak jak już mówiłem wcześniej, macie taką stronę Whales Market. No i tutaj można sprawdzić sobie, jeśli chodzi o ceny z premarketu. One się dość fajnie tutaj sprawdzają. Ostatnio był listowany token właśnie ZK Sync, oni tu go wycenili na około 0,3 dolara i to było trafne, także no, można się tu gdzieś tym posiłkować. Z takich airdropów, które ja jeszcze robię i też chciałem wam tu jeszcze opowiedzieć, no to ja robię Blasta. Tutaj mamy Blast i tutaj zobaczcie, mamy Blast token. Nie wiem, czy to jest ten Blast, który właśnie my robimy, ale jeżeli tak, no to gdzieś tu to wyceniają na 2,54. Jeśli chodzi o Blasta, no to ja tutaj też mam jakieś multiplayery i pewne rzeczy robię pod ten airdrop. Oczywiście jak chcecie z tego korzystać, no to nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał, że można tutaj zapraszać znajomych, także jest tutaj możliwość zaproszenia osób z właśnie linka referencyjnego. Ten link też znajdziecie w opisie tego filmu. Dodatkowo, jeśli chodzi właśnie o działania tutaj, no to mamy multiplayer. I tak jak widzicie, tutaj pojawiły się nowe możliwości multiplayera. Mamy dodatkowo do zrobienia game fee, mamy launchpad, aczkolwiek to robiłem i nie wiem dlaczego nie chce mi zaliczyć. No i patrzę, że dzisiaj pojawiło się tutaj coś takiego jak MISC. No i tutaj oczywiście, żeby uaktywnić tego multiplayera, wystarczy przejść tutaj w tą tabliczkę, no i skorzystać tutaj z tych dapsów, które tutaj są wymienione. Wystarczy oczywiście przejść, kliknąć. Tu widzę, że mamy perp dex, czyli wystarczy zrobić na przykład sobie jakiegoś trade'a. Zaraz spróbujemy tutaj odbębnić tego trade'a. No i tutaj przenosi was na główną stronę Twittera. To też musicie wziąć pod uwagę i wtedy upewniacie się, że przechodzicie w dobry link, aczkolwiek też często warto zwracać uwagę, czy przypadkowo Twitter nie został zhakowany. Ja widzę, że strona jest raczej ok, także dajemy tutaj włącz to na Blaście. Teraz będzie trzeba, tak jak widzicie, podłączyć portfel, także ja podłączę portfel. Portfel został podłączony, musimy jeszcze zmienić sieć na Blast. No i tutaj wystarczy oczywiście walnąć sobie jakiegoś longa lub shorta. Też zaraz zobaczymy, jak to tutaj działa. Mamy też możliwość zeswapowania tokenów, więc możemy swapować tokeny, tak jak widzicie sobie, z Ethera na USDB. Ja mam tutaj trochę Ethera. Zobaczymy, czy ten Ether wystarczy, żeby zrobić tutaj jakiegoś longa. Pay 001. Zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie odpalić. No coś tutaj się pojawiło. A, ale widzicie, że mam tutaj minimum allowed down payments 001, więc nie wiem, muszę kliknąć tutaj i spróbować właśnie dać 001, czyli tak naprawdę to jest 350 dolarów. Trzeba otworzyć taką pozycję na 350 dolców, no i później można ją od razu zamknąć. Ja przynajmniej tak robię z niektórymi rzeczami. Oczywiście też tutaj trzeba brać pod uwagę koszty, które ponosimy za to. No i ja klikam w sumie otwórz pozycję, tutaj pojawiła się informacja, że pokaże się to w moim portfelu, no i mamy 0,16 dolara tak naprawdę fee, więc odpalamy tutaj, klikamy OK, muszę tą kamerę przesunąć. Odpalamy tutaj pozycję i od razu ją będziemy później kasować, ale też tutaj mamy coś nie tak. No, czasami są problemy z tymi aplikacjami, jeśli chodzi właśnie o rozgrywanie tutaj pewnych rzeczy. No i dlaczego mi to nie chce działać? Tutaj mamy USBD. Longa chcę puścić. 0,01. Longa na ETH. Tutaj mamy boost. W sumie to leverage możemy sobie zmniejszyć, bo po co mam aż tak bardzo szaleć i ryzykować, więc 2,5 raza, otwórz pozycję, zobaczymy, czy teraz to wejdzie, jeśli nie, no to będę później coś kombinować, żeby tu ewentualnie te zadanie sobie zaliczyć. No i tak mamy 16 centów, 35 dolarów, to już brzmi rozsądniej. No i teraz otwiera mi pozycję long. Zobaczcie, pozycja została otwarta. Oczywiście te aktywne pozycje zazwyczaj pojawiają się tutaj. No i teraz możemy sprawdzić, czy mamy plus, czy mamy minus. Mamy trochę na minusie, no ale to, tak jak mówię, ja to od razu będę zamykać. Także daję tutaj close position.
Zobaczymy, czy się pojawią jakieś koszty. Tutaj mamy down payments, różne koszty. Zamykamy tą pozycję, czyli zrobiliśmy trade'a. Mamy interakcję właśnie tutaj z protokołem. Pojawia nam się informacja o zamknięciu pozycji, też 18 centów to kosztuje. No i zobaczymy, czy nam to wszystko później się zaliczy. No i znów mamy tutaj problem z zamknięciem pozycji. Także widzicie, no trzeba uzbroić się właśnie w cierpliwość. I to jest zawsze to ryzyko, że jakby cena na przykład spadała bardzo mocno w dół, a wy nie zdążycie tego zrobić, no to wtedy ponosicie ryzyko tej transakcji. Pozycja została zamknięta. Także ja tutaj zrobiłem trade'a, to mogę zamknąć. No i tutaj zobaczymy, czy zaliczy mi właśnie tutaj tego multipliera. To za jakiś czas będzie aktywne, no ale widzimy, że no wystarczyło tutaj kliknąć i już mam razy dwa. Także do odklepania jeszcze mam tutaj ten game fee i launchpada. No i tutaj oczywiście, jeśli chodzi o tego multipliera, no to mi się zbierają tutaj punkty. Już mam 2 miliony 900 tysięcy punktów, dostaję też jakieś goldy. Zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie traktowane, ile tutaj uda się ugrać. No i tu też właśnie punkty były za bridge. Można zrobić bridge z sieci ERC20 na właśnie Blasta, ale można też korzystać z innych właśnie bridge'y, które są tańsze i można to zrobić z Arbitrum. To by było tyle, jeśli chodzi o Blasta. Później jeszcze robię scrolla. Ja tutaj sobie nazbierałem punktów. Mamy, tak jak widzicie, Native Bridge 725 punktów. Później mam USDC 18. Tutaj mam różne rzeczy, które robiłem i nazbierały mi się takie punkty. Za przepalony gaz mam 356 marks, czyli tych punkcików. No i tutaj mamy stronę scrolla i właśnie mamy coś takiego scroll sessions. To też robię od pewnego czasu. No i widzicie, że ja nazbierałem sobie 1227 punktów. No i to jest update'owane co 24 godziny. Też tutaj jakoś bardzo się nie przykładam do tego, więc zobaczymy tak naprawdę, ile tutaj ze scrolla otrzymam airdropu. To, co scroll jeszcze tutaj zaznaczył, a zaznaczył bardzo mocno, że środki i jak i czas, który macie na sieci scroll, będzie kwalifikował się właśnie do airdropu. No ja to mam rozrzucone właśnie na scroll, na blast po części, bo tu za blasta, jak trzymacie środki na blaście, tutaj w tej właśnie zakładce airdrop, no to też widzicie, że mamy dodatkowe punktacje za to, że trzymamy środki, więc większość tych airdropów idzie w kierunku, że jednak trzeba mieć zaangażowane środki właśnie na tej sieci, plus powinny tak jakby trochę bez sensu leżeć na tej sieci, co mi się akurat nie podoba. Link do tego też znajdziecie w opisie filmu. No i teraz przechodzimy do pasywnych opcji zarabiania. Zaraz wam tutaj pokażę. Pierwszą z nich, to już wspominałem wiele razy, jest Oray DEX. Ja akurat sobie farmię tokeny Oray od bardzo, bardzo długiego czasu. Jeśli zobaczymy sobie na token Oray, to oczywiście też oberwał, bo cały rynek krypto oberwał, no to on tutaj ma ATH z 2021 roku, gdzieś na poziomie właśnie, nie wiem, tu muszę to wycelować, ale tak jak widzicie, około 80, 90, nawet 100 dolarów. No i później długi, długi czas gdzieś tam był w okolicach 9 dolarów, później 2 dolarów. No ja zacząłem farmić dość mocno ten token, właśnie w okolicach tutaj 2-3 dolarów. Teraz cena aktualnie jest na poziomie 9, więc i tak mam 3x. Jeżeli chodzi właśnie o ten token. Ja go dalej farmię. Co z nim będzie, nie wiem. Ja tutaj spekuluję, że cena może gdzieś tam, jeżeli będzie faktycznie alt season, to sobie urosnąć wyżej, no i wtedy mnie to wynagrodzi. Ale jak będzie, to ciężko jest to po prostu przewidzieć. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Oray DEX, no to ja tutaj korzystam z puli płynności. Tak jak widzicie, na tym adresie akurat mam Oray do USDC, 787 dolarów, no bo cena spadła, było tutaj więcej, ale też ja to robiłem, jak było tak naprawdę mniej, czyli ja tutaj, jakby to tak policzyć, przy 2-3 dolarach, jak wkładałem chyba 300 czy 500 dolarów, no to teraz mam 700 czy tam prawie 800,
Więc no tak to wygląda, to te pule płynności troszkę też urosły. No i tutaj mi płacą przynajmniej w skali roku 42%. I tutaj dostaję token ORAI X. To jest token z tego właśnie DEX-a. No i tu oczywiście to jest nic innego jak LP tokeny, LP pule, czyli też musicie zwrócić uwagę na nietrwałą stratę, czyli jak zrobicie tak jak ja tutaj, że mam ORAI-a i USDC, no to jeśli ORAI bardzo mocno pójdzie do góry, no to te USDC będzie ten wzrost trochę hamować. Więc tam, jeśli nie wiem, przykładowo z 3 dolarów ORAI wzrósł na 10 dolarów, no to tak naprawdę ten wzrost procentowy będzie nie taki sam, tylko mniejszy w stosunku do tego, jakbyście kupili sobie sam token i trzymali go na portfelu. Dlatego ja zawsze robię tak już od dłuższego czasu i o tym też mówię, że jeśli pakuję coś w staking, to zazwyczaj mam tokeny w stakingu, na przykład może to być właśnie LP pool lub może to być sam staking, gdzie zamrozimy te tokeny na dłuższy czas, ale drugą porcję tokenów, zazwyczaj taką samą, mam na portfelu, która leży luzem i wtedy mam możliwość sprzedania tych tokenów, jeśli są jakieś sensowne wzrosty. Brzmi smart? Dajcie znać w komentarzach, bo ja już parę razy uwaliłem kapitał na tym, że zaangażowałem w sumie w 100% mojego kapitału w staking, farming, w jakieś LP pule, a później to po prostu gruchło. No i tak miałem na Kronosie, że tam po prostu wystarczająco nie przemyślałem tej strategii, więc teraz mam taką strategię i mam nadzieję, że ona będzie dużo lepsza. No i jeszcze pytanie to, czy wy też oczywiście, jak będą te górki, sprzedacie te tokeny. Dla mnie spadki, dla mnie spokój, nuda czy Bessa jest czasem, gdzie ja sobie akumuluję pewne tokeny, które w HOSSie i gdy są wzrosty, mogą urosnąć i mogą dać nam fajny wzrost. No ale tak jak mówiłem, ja nie jestem tu doradcą finansowym, więc sami powinniście sobie znaleźć jakieś sensowne tokeny i zdecydować, czy to chcecie trzymać. Dla mnie ten ekosystem, bo jest to po części ekosystem Atoma Kosmosa, jest ciekawy. Ja tylko przerzucam środki z, pamiętam, tam to się nazywało Osmosis, na przykład na ORAI, czy jeszcze na inne DEX-y, które oferują właśnie farming. No i tutaj, jeżeli chodzi o kwotę 40% w skali roku, jest to całkiem ciekawie. Jeszcze wam zdradzę, że no niedawno tutaj, jeszcze przed spadkami, jak to nie było tak popularne, tutaj też tak samo ten ORAI DEX, no to tu można było zgarniać 120-150% w skali roku. Ale mimo wszystko te 30-40% jest całkiem ciekawie. Teraz jak spojrzymy u mnie tutaj, no to zobaczcie, mam pulę płynności SC ORAI do ORAI. Czyli to są ORAIE, które ja trzymam, ale to jest, jeden jest tym właśnie Staked ORAI, czyli jest tak jakby liquid token, a drugi jest ORAI. No i tutaj nazbierało mi się 1600 dolarów na ten moment, gdzie cena jest w okolicach 9, to nazbierało mi się tyle i to płaci akurat 4% w skali roku. Później mam jeszcze tutaj oczywiście ORAI X-a, to też nazbierałem go głównie właśnie z pasywnego dokodu, bo ja nie kupowałem tych tokenów, tylko nazbierałem. Kolejny 1000 dolarów tutaj siedzi. Tak jak widzicie, no zaangażowałem część kapitału i na spadkach mam tu po tysiaku, a to są tokeny zarobione pasywnie. Ja nie wydałem na to żadnych środków. Ja po prostu zagoniłem to, co mam tutaj do pracy. No i tutaj mamy kolejny ORAI X ORAI, czyli znów tokeny, które dostawałem tutaj za staking, mam na 600 dolarów i tutaj mam 24%. No i finalnie, tak jak widać, ta pula płynności, czy wszystkie pule, LP pule, które tu mam, to jest kwota 5000 dolarów. Oczywiście przed spadkami było tutaj 9 i ktoś mógł powiedzieć, no mogłeś sprzedać. No jasne, że mógłbym sprzedać, ale ja wyciągam to, co tutaj zarabiam, to co oczywiście tutaj pasywnie uda mi się zarobić. No i mamy niby total earn 63 dolary, ale to tutaj się różnie zmienia. No i teraz, żeby to odebrać, to wystarczy oczywiście kliknąć tutaj claim all rewards, no i dostajemy właśnie tokeny. Tutaj mamy później możliwość swapowania tych tokenów, mamy też stablecoiny, tak jak widzicie, więc ja po prostu no korzystam tutaj z możliwości pasywnych. Co wy z tym zrobicie? Wasza sprawa. Tutaj też mam staking, wrzuciłem jak widać trochę ORAI X-ów do stakingu. Na ten moment to jest
$41, czyli 6,5 tysiąca, no i jakieś $2,9 w USDC tutaj otrzymałem. No i też tutaj mam staking, ale tak jak już wspominałem, jeśli tutaj chodzi o unstaking, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że jest 30 dni unboundingu, więc ja już nie mam zamiaru tutaj po prostu skupiać się na tym, że o, wrzuciłem tyle i tyle hajsu, uda mi się tą po prostu wyjąć. No nie uda ci się, nie zdążysz. Dlatego ja się zabezpieczam w ten sposób, że tworzę sobie dwa portfolia. Jedno do stakingu, jedno do tego, by właśnie zarobić na cenie danego tokena. Z innej sieci, z której korzystam, no to też pewnie wiecie, jest właśnie Kosmos. No i tutaj jest coś takiego jak TIA. TIA pewnie macie, dostaliście z airdropu, tak jak i ja dostałem z airdropu, plus tam trochę dokupiłem. W sumie dla mnie moja TIA jest już całkowicie za darmo, więc ja postanowiłem, że to co mi zostało, zagonię po prostu do pracy. Część wrzuciłem na staking na portfel Kepler, część trzymam z osób, które mnie gdzieś obserwują, to wiedzą właśnie na Bitpandzie. To jest akurat CEX, ale dla mnie jest ciekawym CEX-em, bo ja korzystam z niego już od 2018 roku, kupuję sobie tam systematycznie tokeny. Odkąd wprowadzili możliwość stakingu właśnie niektórych kryptowalut, to też tam stakuję z uwagi na to, że tam nie muszę mrozić tych tokenów na ten czas unboundingu, tylko klikam raz i od razu mam środki dostępne, mogę to sprzedać. Tylko że tutaj minusem takim małym jest to, że to oprocentowanie jest ciut niższe niż na przykład na portfelu, ale nie ponoszę ryzyka zablokowania środków, jeśli chodzi przed sprzedażą. No i też właśnie z tego korzystam. A tu jeśli chodzi o Milk TIA, no to już od długiego, długiego czasu pojawiła się tutaj opcja Milky Way, gdzie my zbieramy sobie punkty. Zamieniamy TIA, którą mamy, na Milky TIA i ona jest właśnie takim tokenem liquidity staking, więc też tutaj można zadziałać, oczywiście zbierać te punkty, tak jak widzicie też można tutaj oczywiście referali zbierać, ja tych refów mam aż, uwaga, 17, ale 1248 punktów tutaj udało mi się zebrać, także jeśli ktoś ma TIE czy ma Milk TIE i chciałby z tego skorzystać, no to może się podpiąć tutaj pod mój link, do czego zachęcam. Także link też znajdziecie w opisie tego filmu. No i tutaj, jeśli klikniemy sobie w te gwiazdki, no to mamy tutaj taki podgląd wszystkich tych punktów. Ja jestem na miejscu 1578, jeżeli chodzi o globalną listę. Później są jakieś całe punkty. Hold Milk TIA mam 14580 tutaj punktów. To są punkty za to, że ja trzymam moje TIE. Później mamy DeFi Activity, czyli jeżeli chodzi o DeFi, no to też nazbierało mi się 6300 punktów. DeFi jakiś bonus, no coś tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o te DeFi, no to ja też tu bawiłem się w pule płynności, które stawiałem na sieci właśnie Kosmos, tam na Osmosis. Z takich jeszcze dodatkowych miejsc, gdzie ja mam zaangażowaną TIE, no to jest strona Stride i tutaj jeżeli chodzi o Stride'a, no to tak jak widzicie możecie sobie zastejkować Stride'a, możecie sobie zastejkować Dimension, no i są jeszcze inne rzeczy dostępne tutaj do zastejkowania, ale mamy też właśnie jak widać claim. Ja tutaj claimuję sobie na bieżąco właśnie Stride'a, którego otrzymałem za jakieś tam działania i też pod airdrop. No i teraz jeżeli chodzi o liquid staking, no to tak jak widzicie TIA, ja mogę dać tutaj unstake, no i ja mam tutaj zastejkowane 103 tokeny TIA, bo porozrzucałem sobie po 100 sztuk na różne portfele, na różne rzeczy tutaj, no i tutaj właśnie wyszło na to, że dostaję jakieś nagrody, jakieś airdropy. To też jako ciekawostka dla Was. I teraz jeszcze niedoceniony, ale hype'owany właśnie ekosystem, którym jest właśnie TON. Ja TONa mam praktycznie od $1.5, od 2, 1.5-2 dolary. Skupowałem też go już bardzo, bardzo dawno temu. No i oczywiście część tego zagoniłem do pracy, bo ja, tak jak widzicie, ja korzystam z tych różnych pasywnych sposobów. Jedne są bardziej ryzykowne, drugie są mniej ryzykowne, ale jeśli jest to na przykład oficjalny DEX od TONa, no to moim zdaniem ryzyko jest tu
relatywnie mniejszy niż korzystanie z jakichś dziwnych dapsów, które wyrastają z podziemi. Więc ja korzystam z tego dapsa, jeśli chodzi o to. No i tutaj oczywiście to jest to DEX, czyli mamy możliwość swapowania tych tonów. Tak jak widzicie, tutaj akurat mam jakieś S-tony, mam tony, więc to jest podpięty portfel. Jeżeli chodzi o pulę płynności, no to tak jak na Oridexie, tak jak na innych tego typu miejscach, znajdziemy tutaj możliwość stake'owania naszych puli płynności, które sobie stworzymy. No i można to stworzyć na bazie właśnie tona i stablecoina. Ja często z tego typu korzystam opcji, ponieważ tutaj ryzyko tej nietrwałej straty jest mniejsze. I tak jak widzicie, jeżeli chodzi o tona, no to tutaj zarabiamy APR 24-godzinny, ale w skali roku to jest około 8,4%. Tylko że tutaj jak stworzymy sobie pulę płynności i zrobimy farming, to dodatkowo jeszcze zarabiamy 81%. Kilka dni temu było tutaj 90 parę, ale jak widać to po prostu spadło. No i tutaj w moim wypadku liquidity na ten moment przy tej cenie tona i przy właśnie koleracji tego tona z USDT, no to jest $2600. I teraz jak wejdziemy tutaj głębiej, no to możemy zobaczyć, ile ja tutaj zarobiłem, ile mam tutaj do odebrania właśnie nagród. No i mam $50 do odebrania z tej jednej puli i $47 do odebrania z drugiej puli. I tak jak tutaj już wspominałem, najpierw miałem tutaj jedną tą pulę. Napiję się, bo zasycha mi w gardle. Najpierw miałem jedną tutaj pulę płynności, ale ostatnio udało mi się sprzedać numer telefonu, też o tym pisałem, że kupiłem numer telefonu kiedyś tam właśnie za 6 lub 9 tonów, a udało mi się sprzedać praktycznie za 140, więc co ja zrobiłem? Zamieniłem połowę tych tonów, które otrzymałem za ten numer telefonu na stable, i stworzyłem kolejną pulę płynności, która będzie mi tutaj zarabiać. No i w tym momencie zarobiłem już $47, a żeby zwróciły mi się koszty tych wszystkich numerów telefonu, no to muszę zarobić 100, bo tyle gdzieś tam, czy 150, bo tyle wydałem. No i mój pomysł był taki, że ja te pieniądze, te środki, te kryptowaluty, które otrzymałem za sprzedaż tego numeru telefonu, no to po prostu wezmę i wrzucę sobie tutaj w staking, a że podobno ma być jeszcze hossa altcoinowa, no to ja to zostawiam na dłuższy czas. Także tutaj mam takie koparki do zarabiania. No i tak jak widzieliście, zarabia to około właśnie 80% w skali roku. No i tutaj mamy farming, oczywiście możemy sobie tutaj przeczytać. Tu są moje pozycje. Jeżeli przejdziemy w pulę, to tych puli mamy mnóstwo. I też nie patrzcie na to, co daje dużo procent, tylko patrzcie na to, co jest jakim tokenem. Ja jeszcze na innym adresie miałem właśnie tokeny w puli płynności, tutaj Stonfi i Ton, bo też tutaj jest około 70%. No i tutaj jeżeli chodzi o Stona, no to to jest token tego DEXa. Więc ja troszkę tego zakupiłem i wrzuciłem sobie jako pulę płynności. Na dodatkowym jeszcze innym adresie, bo ja też tutaj dywersyfikuję adresy, bo niektóre mam potrzebne do tego, by podpinać do tych wszystkich klikaczy i też nie podpinałbym głównego adresu, to też was już uprzedzam, no to miałem ton i fish w puli płynności, w stakingu i w farmingu i tam było też ponad 100%. No a na ten moment też dobrze płaci, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o APR za same fee, które jest generowane na DEXie, no to jest na poziomie tutaj 40%, ale nie dostajemy nic z farmingu, więc ja to też właśnie zostawiłem po części, no i zarabiam tylko już, tylko i wyłącznie właśnie z tego. No i tutaj mamy jeszcze dodatkowe jakieś tokeny, ale ja nawet tego nie znam, a jak nie znam, to za bardzo nie dotykam. Z takich jeszcze innych tutaj tokenów, które znam, no to jest też token właśnie NOT. Zaraz może tutaj łatwiej będzie, jak wpiszemy właśnie tu. Mamy TON i NOTCOIN. Mamy na przykład NOTCOIN i USDT. Także jeśli macie NOTA i chcecie to sobie trzymać długoterminowo, czy nie sprzedaliście tego na czas, lub macie jakiś inny do tego pomysł, no to można na przykład też to wrzucić tutaj sobie w staking, czy tam farming, zobaczcie, 90% w skali roku, ale to jest zmienne, musicie pamiętać. To, że dzisiaj tu jest 90, to nie znaczy, że za jakiś czas nie będzie 20, więc ja bym już tego nie liczył, nie tworzyłbym Excela i nie rozliczał, ile ja tutaj zarobię. Oczywiście
tak samo jest ryzyko zmienności cen. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Oczywiście liczę na Wasze łapki do góry, komentarze i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!